13 minut po godzinie 9. Tym samym witam Państwa w Republice w programach po 9, po 10 i na bogato po 11. A niech będzie, święto jest, w związku z czym jest co świętować. Mamy czworo gości. Pozwolą Państwo, że rozpocznę jakoś tak konserwatywnie, tradycyjnie, czy nawet tradycjonalistycznie od jedynej kobiety, która razem z nami, mimo to, że nie jest parlamentarzystką. Klaudia Domagała, Konfederacja. Dzień dobry, Pani Klaudia. I proszę Państwa, staw parlamentarny. Piotr Woźniak, Nowa Lewica. Dzień dobry Panu, Panie Senatorze. Kłaniam się nisko. Dzień dobry Państwu. Mariusz Kałużny, Suwerenna Polska. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. I Rodzynek razem ze mną w studiu Telewizji Republika. Krzysztof Lipiec, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Panu, Panie Pośle. Dzień dobry Panie Redaktorze, witam Państwa. Święto dziś mamy. Ważne dla Państwa, czy nie, Pani Klaudio? Najbardziej tak, bo tutaj, tak jak już Pan wspomniał wcześniej, mamy i Święto Wojska Polskiego, i Cud nad Wisłą, i w Niebrzydzie Najświętszej Marii Panny, więc no to są ważne, ważne święta. Bardzo chciałabym w końcu dzieci zabrać też na defiladę do Warszawy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nam się uda pojechać. Proszę Państwa, nie mówię tego tak jak pewne gazety jeszcze za czasów rządów poprzedniej koalicji, że korki będą, że dramat będzie. Nie, pragnę tylko poinformować na spokojnie, że niektóre drogi są już czy ulice pozamykane, a szczególnie wjazd czy też okolice wjazdu na trasę przemarszu defilady. W związku z powyższym proszę Państwa, żebyście się uzbroili w cierpliwość, nieco wcześniej wyjechali, tak żebyście spokojnie mogli tę defiladę obejrzeć. Można? Można. I po co ludzi straszyć, że jest dramat, że korki będą i to i siamto. Krzysztof Lipiec. Tak, dzisiaj rzeczywiście święto. Święto narodowe. Święto Wojska Polskiego i z tej też okazji wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego, pracownikom cywilnym wojska pragnę przekazać serdeczne życzenia wraz z podziękowaniem za to, co czynią dzisiaj dla Rzeczypospolitej. W czasie pokoju oni nie próżnują, przygotowują się na ewentualnie najgorsze czasy. No ale dzisiaj też widzimy wojsko w tych ważnych momentach, w ważnych miejscach dla naszej ojczyzny, chociażby granica polsko-białoruska, gdzie tam pełnią służbę, będąc wiernym przysiędze wojskowej, że granicy trzeba strzec. A przeciw często, nim prokuratura często, Bodnara no występuje właśnie, tego, i postępowania im serwuje. Często, tak się trochę zarymowało, ale to jest, proszę Państwa, taki chichot, nie wiem, czy historii, czy to jest po prostu paranoja w obecnych czasach? No, paranoja i w jakimś sensie uważam, że to jest prowokacja. To jest sytuacja przedziwna, że organy władzy publicznej czynią takie działania, które mają doprowadzić do ewentualnego sprzeniewierzenia się przysiędze wojskowej. No bo mamy tego bardzo konkretne dowody, że żołnierze czy też funkcjonariusze innych służb mają wielkie obawy co do tego, czy warto bronić skutecznie tej granicy, jeśli zakuwa się żołnierzy w kajdany. Czynią to inni żołnierze z żandarmerii wojskowej. No i właśnie ten zespół prokuratorów, który został stworzony nie po to, aby dawać gwarancję bezpieczeństwa dla tych, którzy strzegą polskiej granicy, ale raczej dają gwarancję bezpieczeństwa tym, którzy nielegalnie próbują przeskoczyć przez tę granicę. No ale dzisiaj trzeba powiedzieć też, że mamy bardzo ważne historyczne wydarzenie. To jest rocznica Cudu nad Wisłą, a więc zwycięskiej bitwy warszawskiej, która położyła kres wojnie polsko-bolszewickiej, gdzie tak naprawdę w tej wojnie wszystko już było bez mała postawione na jedną kartę. Zwycięstwo bolszewików, no i dalszy wschód na zachód, gdzie bolszewickie konie miały zanurzyć swoje nogi w oceanie. Tak się jednak nie stało. Od Władywostoku po Lizbonę, proszę no tak, Państwa. O tym się i dzisiaj też mówi. Tak, o ile naprawdę z Wiktorii Warszawskiej jestem niezwykle szczęśliwy i pełen czci i hołdu dla bohaterów, którzy wtedy stanęli ramię w ramię, i chłopi, i wojsko, i mieszczanie, wszyscy w obronie Warszawy, studenci przede wszystkim, o nich warto mówić, uczniowie, to trochę tak ubolewam, że jednak czy Hiszpania, czy Portugalia, czy nawet Niemcy nie mogły liznąć naprawdę tego bolszewizmu i komunizmu, tak żebyśmy po prostu, a właściwie żeby i oni wiedzieli, o czym my wszyscy mówimy. No tak, jakby oni wiedzieli i nam by pewnie było łatwiej odnajdywać się w tej nowej rzeczywistości, a tak naprawdę to my musimy tutaj wykuwać ten dobry klimat ku temu, aby rzeczywiście
ci, którzy mieszkają na zachodzie, mogli mieć odpowiednie podejście chociażby do tego, co się dzisiaj dzieje za naszą wschodnią granicą. Wojna rosyjsko-ukraińska. Tak naprawdę całą pomoc przez wszelkiego rodzaju ofensywy, różnego rodzaju działania mające na celu zjednoczenie tych państw wokół sprawy ukraińskiej, to spoczywało w polskich rękach. To nie kto inny, ale premier Mateusz Morawiecki był twórcą wielu koalicji na rzecz wsparcia dla wojsk ukraińskich, tak aby oni mogli tę nawałnicę bolszewicką przetrwać i z tego, co widać dzisiaj, dają sobie świetnie radę, bo nawet posunęli się do tego, że wkroczyli na terytorium Federacji Rosyjskiej, co z całą pewnością zdemobilizowało również działania, barbarzyńskie działania płynące ze strony Rosji wobec Ukrainy. No to wszystko wynika pewnie też z różnych doświadczeń. No Polska ma w tej materii jednak największe doświadczenie i tutaj trzeba jasno i wyraźnie podkreślić, że w naszej pamięci historycznej często bywa tak, że my się odnosimy do świętowania, w cudzysłowie powiedziane, ale przypominaniu i przywoływaniu na pamięć tych dramatycznych dla nas losów, tak? A takich chwil, jak dzisiaj przeżywamy zwycięstwo nad bolszewikami, to jest jedno z większych historycznych wydarzeń, nie tylko w skali Polski, ale w skali również można powiedzieć całego świata. Rzecz porównywalna z Wiktorią Wiedeńską, czy też nawet jeszcze patrząc dalej wstecz, bitwa pod Grunwaldem, tak? Gdzie tutaj odnieśliśmy jako Polska, jako Polacy dużą, że tak powiem, sławę i sądzę, że ta bitwa też zapisała się, bitwa warszawska, jak i wojna polsko-bolszewicka, polsko-rosyjska. Trzeba wprost pokazywać narodowość, kto taką wojnę wywołał. Nie, ale jak się mówi bolszewicy, to od razu wiadomo, kogo chodzi. No, nie wszyscy może to o tym jeszcze wiedzą, ale jak się wskaże się narodowość, to już wiadomo o co chodzi, wiadomo kto był tym agresorem i to na młode państwo, które przez 2 lata wykuwało swoją niepodległość. Sądzę, że tutaj trzeba mocno wykrzyczeć cześć i chwała bohaterom, tym, którzy w 1920 roku pokonali, jak się dzisiaj okazuje, jedną z największych, najmocniejszych armii świata. No to proszę Państwa, dla przypomnienia, ponieważ tak jest ponieważ pan poseł Lipiec powiedział już dwuletnia niepodległość państwa, z tą dwuletnią niepodległością to jest też, powiem szczerze, takie trochę przejęzyczenie historyczne, bo ile rzeczywiście w Warszawie 11 listopada 1918 roku ogłoszono tę niepodległość, o tyle regiony wschodnie Polski, Przemyśl, Lwów, Zamojszczyzna, one w dalszym ciągu o tę niepodległość musiały walczyć. No tak, taka jest prawda, ale już jak ten taki pozytywny sygnał szedł z centrum, szedł z Warszawy, kiedy już wszystko było bez mała jasne, to i tym na wschodzie było znacznie lżej. Przynajmniej na duszy. Pan senator Woźniak. No absolutnie bardzo ważny dzień w historii Polski. To niezaprzeczalne zwycięstwo nad rosyjską armią, która, no tak jak pan redaktor wspomniał, szła uzdrawiać w cudzysłowie Europę. To się na szczęście nie udało i to dzięki Polakom, dzięki ich heroizmowi, dzięki temu, że byli wszyscy zjednoczeni, wszystkie klasy społeczne wtedy pokazały, że nie damy sobie wyrwać tej wolności raptem po 2 latach, po wcześniejszych 123 latach przecież braku niepodległości. Pamiętajmy, że w 1920 roku nie mieliśmy jeszcze do końca zorganizowanego państwa, bo nie były ustalone finalnie granice przecież. One trwały, ten proces, do 1923 właściwie roku. I to tym bardziej zasługuje na pełen szacunek, że państwo, które tak naprawdę nie miało jeszcze do końca ustalonych granic, potrafiło w taki sposób mocny się zachować. My jako Polacy mamy coś w sobie takiego, że jeżeli jest poczucie zagrożenia, to nieważne kto jakie ma poglądy, nieważne kto co ma na myśli, mówiąc o swoim przeciwniku politycznym, to jest zawsze jeden wspólny mianownik, obrona ojczyzny. I tak się właśnie wtedy stało. Myślę, że tak się stało nie tylko wtedy, w 1920 roku, ale także w późniejszych latach.
Oczywiście można to z wyłączeniem roku 44, dokładniej dnia 22 lipca. No tak, tak, to prawda. Chociaż pamiętajmy, że chociażby w Powstaniu Warszawskim brały udział oddziały Armii Ludowej Wojska Polskiego. To prawda. To też jest fakt, który jest przecież niezaprzeczalny. Ale ja chcę nawiązać oczywiście do tego, o czym wspomniał pan poseł i warto zwrócić się tutaj do wszystkich dzisiaj żołnierzy, którzy bronią granic, bo nie do końca z panem posłem się zgodzę, że są to czasy pokoju. Mamy wojnę de facto hybrydową na granicy polsko-białoruskiej. I dzisiaj oczywiście ta wojna nie odbywa się w taki sposób konwencjonalny. Na szczęście może, mówię na szczęście, jak w 1939 roku czy w 1920 roku, ale niewątpliwie to, co się dzieje od kilku lat na granicy polsko-białoruskiej, nosi potężne znamiona wojny hybrydowej, czyli na siłę wpychania osób, które mają być w Polsce nielegalnie przez reżim Putina i Łukaszenki. Więc tym bardziej w dniu tego święta, święta Wojska Polskiego, warto podziękować wszystkim służbom mundurowym, szczególnie oczywiście Armii Wojska Polskiego za to, że w sposób profesjonalny tą granicę bronią. Dla mnie jest to też szczególny dzień, ponieważ zawsze 15 sierpnia moja małżonka obchodzi imieniny i tym samym składam na antenie radia, przepraszam, Telewizji Republika jej najserdeczniejsze życzenia. Dołączamy się do tych serdecznych życzeń, a te życzenia rozumiem poparte również i marzeniami, żeby Republika była radiem. Miejmy nadzieję, że się spełnią. Pan poseł Kałużny. Również dołączam się do tych życzeń. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj ważne święto w Kościele Katolickim obchodzimy w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Tradycja katolicka mówi, że Matka Boża została wzięta z duszą i ciałem do nieba, jako no, we współczesnych czasach jedyna. Mamy święto Wojska Polskiego związane oczywiście z Bitwą Warszawską, a bardziej powszechna nazwa bardzo uzasadniona to cud nad Wisłą. Wystarczy wspomnieć, że po tym cudzie nad Wisłą sam marszałek Józef Piłsudski wystosował prośbę do Benedykta XV, ówczesnego papieża, o kanonizację świętego Andrzeja Boboli. Ja może przytoczę tutaj taki fragment homilii arcybiskupa Teodorowicza z 1920 roku, z grudnia, który po tym wydarzeniu jakby nie ujmując i żołnierzom, i naszym dowódcom, jakby uznając ich zasługi, ale też wskazał jeszcze na jeden bardzo ważny aspekt i dlatego cud nad Wisłą. Wówczas on powiedział w archikatedrze warszawskiej tak. Niechaj wodze się spierają i swarzą, niech długo i uczenie rozprawiają. Jaki to plan strategiczny do zwycięstwa dopomógł? Będziemy wierzyli im na słowo i słuszność przyznamy. Ale cokolwiek wypowiedzą, nigdy nas o jednym nie przekonają. By plan, choćby najmądrzejszy, sam przez się dokonał zwycięstwa. Tu pod Warszawą taka była pewność przegranej, że wróg telegramami światu oznajmił na dzień naprzód jej zajęcie. Istotnie, modlitwy pomogły, nie ujęły zasługi wodzom, ni chwały męstwa żołnierzom, nie ujęła też wartości ofiarom i wysiłkom całego społeczeństwa, ale modlitwą rozegrały, modły cud nad Wisłą sprowadziły. Także przekonanie ówczesne społeczeństwa polskiego było takie, że opatrzność Boża tutaj nam pomogła. Ja mówię to celowo, bo dzisiaj po prostu taki fragment przeczytać czy powiedzieć w szerszych kręgach establishmentu medialnego, no to po prostu jest jakiś lincz albo wyśmianie. Dlatego tym bardziej trzeba przypominać, co ówczesne społeczeństwo na temat tego cudu nad Wisłą uważało. I jeszcze jeden aspekt chciałbym tutaj przytoczyć, bo rzeczywiście w 1920 roku ta walka choćby z góry przegrana, no na papierze formalnie nie do wygrania absolutnie, się odbyła, no ale znamy ciąg historii i wiemy, że 19 lat później ci Rosjanie tutaj i tak przyszli. Wiemy, że w 44, bardziej w 45 wybijali dalej polską inteligencję i kilkadziesiąt lat siedzieli, ta bolszewia cała zaraza, ja mówię zaraza o ideologii, tutaj panowała do 89 roku. I wiemy też, że po 89 roku w sposób już może wysublimowany, inny, cały czas działa w naszej części Europy. Mogła w ramach spółek Joint Venture, ale nie wyszło, to działa inaczej.
No dokładnie. No, jeżeli mówimy o wydarzeniach historycznych, to ja zawsze lubię pokazywać to w jakimś ciągu wydarzeń, że to nie jest tylko historia, która się wydarzyła i już jej nie ma, tylko że pewne skutki, pewne działania dzisiaj są też obecne w Rzeczpospolitej Polskiej i warto, żebyśmy sobie to uświadomili. To się nazywa, proszę Państwa, związek przyczynowo-skutkowy. Tak. Tak. No dobrze. Pan poseł pięknie odczytał fragment tego listu, natomiast ja też mam taką prośbę do wszystkich Państwa, żebyśmy całej bitwy warszawskiej nie sprowadzali tylko i wyłącznie do samego cudu, bo wyszłoby, że tak, wojsko niepotrzebne, Piłsudski niepotrzebny, nic niepotrzebne, a generalnie Piłsudski rzeczywiście w niektórych obrazach przedstawiany jako ten, który z załamaniami nerwowymi wojskiem polskim sterował, właściwie nie był w stanie do podjęcia żadnej decyzji. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, do pana senatora Woźniaka, ponieważ mnie tak pan troszeczkę zaintrygował, chciałem sprawdzić, jak żona ma na imię i chyba trafiłem, ale to wszystkim tym, którzy dziś obchodzą imieniny, tym bardziej, że są to dość oryginalne imiona, składamy najserdeczniejsze życzenia. A są to, proszę państwa, Alipiusz, Armid, Arnolf, Arnulf, Julianna, Maria, Napoleon, Stefan, Tarsycjusz i Trzebiemir. Fajne imiona, prawda? Pan senator Woźniak? Tylko my pana nie słyszymy. Wśród tych imion, których pan redaktor był łaskaw wymienić, nie ma imienia Stella, a tak właśnie ma na imię moja żona. No proszę, no to tak Wikipedia, proszę państwa, podaje. Przepraszam za Wikipedię, ale tym bardziej udało nam się ustalić, jak ma na imię żona pana senatora. Proszę państwa, jaki jest obecny stan Wojska Polskiego? Jak myślicie, czy gdyby dziś doszło do zagrożenia jakiegoś militarnego, tudzież innego zagrożenia, czy to wojsko wsparte przez naród szłoby bronić, czy raczej zostałoby tak samo sobie i na pastwę losu? Pani, no kto zaczyna? Pani Klaudia. Ja tutaj bym chciała zaznaczyć jedną rzecz, że chciałabym, żeby rządzący ogólnie patrzyli na dekady do przodu, a nie tylko na lata, bo bardzo się cieszymy, że jakby wzrost jest inwestycji na wojsko, ale nadal jakby i tak odstajemy, jeśli chodzi o inne kraje tutaj w Europie. No, gdy tutaj w Polsce 340 milionów będzie inwestowane w wojsko, w Wielkiej Brytanii mamy 4 miliardy, ale co jeszcze chciałam zwrócić uwagę, my jako Kobiety Konfederacji rozpoczynamy teraz akcję wsparcia tutaj żołnierzy i Straży Granicznej na granicy, bo mamy tutaj z nimi bezpośredni kontakt i oprócz tych takich dużych właśnie inwestycji wojskowych, załamujące tak naprawdę jest to, że żołnierze tam na przykład potrzebują gazu pieprzowego do obrony i nawet na takie podstawowe rzeczy my będziemy tutaj zbierać teraz pieniążki, żeby po prostu ich wesprzeć. I to jest w tym wszystkim po prostu najbardziej załamujące, że oni takich podstawowych rzeczy nie mają, ale też, że oni potrzebują no, takich prostych narzędzi do obrony, zamiast tutaj jakby być pewnym tego, że mają po prostu sprzęt. Mamy tutaj sprzęt, żeby oni mogli po prostu się bronić i nie bać się używać broni ostrej, to oni po prostu potrzebują gazu pieprzowego do obrony. No to jest przerażające. Mm-hmm. Co na to pan poseł Lipiec? Nie, no tak, to już jest taka sytuacja, no, która rzeczywiście zaświadcza o tym, że gdzieś w dowodzeniu są jakieś błędy, bo to przecież w grę nie wchodzą jakieś duże pieniądze, ale właśnie może do tych dużych pieniędzy się odnieśmy. No dzisiaj rzeczywiście jest taka sytuacja, że nakłady na sferę obronności, w tym przede wszystkim na siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, no są bardzo znaczące. Jesteśmy liderami, jeśli chodzi o wysokość tych nakładów w porównaniu do dochodu narodowego pośród państw zrzeszonych w Pakcie Północnoatlantyckim. Żebyśmy mieli rozeznanie, jak to wyglądało na przestrzeni nie aż tak bardzo odległych dziejów w naszej polskiej rzeczywistości. O 121 miliardów złotych wzrosły nakłady na koniec 2023 roku względem końca 2015 roku. A więc co się stało za rządów Prawa i Sprawiedliwości? 154 miliardy złotych. Taki był finalny produkt projektu ustawy budżetowej, który został przez rząd Morawieckiego przedłożony do polskiego Sejmu.
No te nakłady są dosyć wysokie i widzimy to również poprzez fakt dozbrajania sił zbrojnych w bardzo nowoczesny sprzęt. No zresztą dzisiaj na defiladzie ten dobry urobek rządów Prawa i Sprawiedliwości będą dzisiaj prezentowali nasi następcy. Tak to trzeba sobie powiedzieć. No dysponujemy bardzo nowoczesnym sprzętem, najdoskonalszymi czołgami Abramsy, proszę ze Stanów Państwa, Zjednoczonych. Przepraszam, to a propos Abramsów, to też taka historia. Pamiętam, kiedy były przymiarki do tego, żeby te Abramsy ściągać i kupować, to gadka była tego typu, a po co nam to, a na co nam to, a to ciężkie, a to nigdzie nie pojedzie, a to się do niczego nie nadaje. Takie były, proszę Państwa, przekazy polityczne. No, partyjno-polityczne. Tak, tak było też przy innych sprzętach. No weźmy F-35, tak samo po co nam to i tak dalej, że my i tak nie jesteśmy w stanie wykorzystać wszystkich możliwości. Że nie mamy lotnisk do tego. Że nie tak mamy jest. Lotnisk. No dzisiaj polecam F-35 w towarzystwie F-16. No to pokazuje o tym, że rzeczywiście polska armia zbroi się, bo my musimy taką politykę prowadzić. No zresztą w myśl starożytnej zasady, chcesz mieć pokój, szykuj się do wojny. Dlatego też musimy pokazać ten ząb, chociażby w tym sensie, że potencjalnym wrogom, a ten potencjalny wróg wiadomo, gdzie jest usytuowany, on musi wiedzieć, że agresja na Rzeczpospolitą Polską mu się nie będzie opłacała, bo Polacy będą w stanie postawić silny opór. I tutaj w tej materii bardzo mocno trzeba kibicować tym wszystkim decydentom, chociaż dzisiaj mamy problem z tym wszystkim, bo widzimy, czym zajmuje się Ministerstwo Obrony Narodowej. Otóż wiele rzeczy jest ustalanych ponad ministrem obrony narodowej, wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem. No weźmy chociażby sprawę dotyczącą finansowania sił zbrojnych do końca 2028 roku, gdzie do sztabu generalnego poszedł pomysł ponad Kosiniakiem-Kamyszem, że finansowanie polskiej armii będzie mniejsze o 57 miliardów złotych. Okazuje się, resort że Kosiniak zaprzecza i mówi, że to nie jest prawda. To znaczy, to nie jest tak dokładnie, że resort zaprzecza, bo z resortu wyszła informacja, jak i sztab generalny to potwierdził, że taka informacja się pokazała. Najgorsze jest tym, że minister obrony narodowej o tym nie wiedział, a za sprawą prawdopodobnie kryje się wiceminister obrony narodowej, pan poseł Tomczak, który dzisiaj Tomczyk, który tak naprawdę dzisiaj zajmuje się bardziej ale on jest tam oficerem prowadzącym Kosiniaka. Panie pośle, pan daj spokój. Jak? Nie, no on chce być tam ważniejszy niż Kosiniak. Ba, on tam jest ważniejszy. Zresztą na tym przykładzie to widać w sposób ewidentny. Ja uważam, że tutaj w tej materii no to powinien się zająć tym parlament, bo tu rzeczywiście ważna jest pozycja ministra obrony narodowej, nie sekretarza stanu, który tak naprawdę w imieniu polskiego narodu, powiem to górnolotnie, sprawuje ten nadzór cywilny nad wojskiem. Proszę jeśli Państwa, taki to, nadzór nie jest było iluzoryczny, no to jest pytanie, dokąd my zmierzamy. O ile pan poseł Lipiec przywołał tego wiceministra Tomczyka, to zostawmy tego pana wiceministra, bo jak wiadomo, to jest wybitny znawca w ogóle wszelkich tematów. Natomiast szapoba i dla pana posła wiceministra Pawła Bejdy, i dla samego ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, że udało im się szczęśliwie dowieść do końca program zakupu Apache. No to, co i z tego powodu ja jestem naprawdę niezwykle szczęśliwy. To, co zaczęło się dziać za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Oni rzeczywiście, chwała im za to, że z tego nie zrezygnowali, że dowieźli rzeczywiście ten kontrakt do końca, bo dzisiaj jesteśmy już i po umowie offsetowej, jak i również po umowie biznesowej. No i to daje gwarancję tego, że potencjał zbrojeniowy polskich sił zbrojnych zostanie wzmocniony, bo to są bardzo dobre, że tak powiem, śmigłowce, które z całą pewnością będą kompatybilne w całym systemie obrony NATO, ale z drugiej zaś strony ważne są te umowy offsetowe, gdzie rzeczywiście polski przemysł zbrojeniowy na tym skorzysta, bo dzisiaj w sytuacji takiej, kiedy mamy do czynienia z kurczącym się rynkiem pracy w tym sensie, że przybywa nam
wzrasta nam bezrobocie, wiele firm się zwija, no to myślę, że tutaj będzie to dobry czas dla przemysłu zbrojeniowego, który do 2015 roku był w ogromnych tarapatach i sądzę, że to jest też taki dobry prognostyk, już patrząc na to ponad podziałami, bo nikt z tego się dzisiaj nie cieszy, że Polska pod rządami Tuska się zwija, że wskaźniki gospodarcze nam stają się coraz bardziej mizerne. No i to jest rzecz, nad którą powinniśmy pracować ponad podziałem politycznym, tak aby nie doprowadzić do zapaści polskiej gospodarki. A są tego symptomy, no chociażby znowu Platforma wróciła do władzy. Mamy do czynienia dzisiaj z problemem z zadłużeniem. Została uruchomiona procedura nadmiernego deficytu przez Unię Europejską. Tak samo było za rządów pierwszego Tuska, to dopiero z rządy Prawa i Sprawiedliwości doprowadziły do tego, że tej szerokiej polityki do dzisiejszego dnia, przynajmniej w tej pierwszej części, jeszcze nie mieszamy. No, jeśli mówimy w Dniu Wojska Polskiego o wojsku, to dbając o potencjał polskiej armii, nie da się tutaj ominąć kwestii dotyczącej polskiej gospodarki, tym stanu budżetu państwa polskiego, no i jak to się ma do pana senatora zmierzamy i proszę państwa, z jednej strony chwalimy, z drugiej strony pytamy tak troszeczkę, bo żeby nie wyszło, że ganimy. Chwała świętej pamięci Jerzemu Szmajdzińskiemu za to, że wbrew woli powiedzmy naszych sojuszników w Europie, szczególnie Niemców, zakupił F-16, a nie Gripeny czy Saby, jak było wtedy to modne. Francuzi, zdaje się, Miraże chcieli też sprzedawać, ale Szmajdziński postawił na F-16. Wielką stratą dla polskiego i przemysłu lotniczego i zbrojeniowego i naszego bezpieczeństwa było to, że rząd koalicji PO-PSL nie przystąpił do programu budowy F-35. Bo mieliśmy taką propozycję, niestety z niej nie skorzystaliśmy. I o ile chwalę Jerzego Szmajdzińskiego za to, co zrobił, ściągając jednocześnie offset, chociaż z tym offsetem też za kolorowo nie było, bo Amerykanie tak chcieli, ale nie chcieli, finalnie dali to, co dali, o tyle na przykład pamiętam obecnych polityków tej obecnej już, za przeproszeniem, nowej lewicy, bo Szmajdziński to była stara lewica, to ta nowa lewica mówiła tak, po co nam F-35, zrezygnujmy z zakupu tego, przekażmy to na naukę. Po co nam w ogóle zapora na granicy polsko-białoruskiej? Nam to jest niepotrzebne. Nie stawiajmy tego. Uzbrojenie do zbrojenia niepotrzebne. No to jak to dzisiaj jest, panie senatorze? To wy jesteście za, czy wy jesteście przeciw? A może jesteście za i przeciw? Nie, aż tak nierozsądnie nie jest. Natomiast ja się bardzo cieszę, bo pan trochę wywołał dosłownie pewnie minutę bądź dwie, bo o świętej pamięci Jerzym Szmajdzińskim chciałem zacząć i bardzo panu dziękuję. Ale widzi pan, to jest obiektywna telewizja, w której obiektywnie przedstawia się fakty. Z nimi się nie dyskutuje, ale nad nimi można dyskutować. Fakty są obiektywne absolutnie takie, że dzięki ówczesnej władzy Sojuszu Lewicy Demokratycznej na czele z panem ministrem Szmajdzińskim doszło do finalnego dotarcia do Polski 48 sztuk F-16. Oczywiście nie w jednym czasie one były produkowane i dostarczane do Polski na przestrzeni lat. Natomiast fakt jest dzisiaj taki, że polskie niebo dzięki tym F-16 jest zupełnie inaczej zabezpieczone, niż bywało to drzewiej. I absolutnie nie tylko jest to polskie, bo i Litwinów jeszcze wspierali. Ale absolutnie chociażby. Tak, absolutnie tak. Natomiast pan redaktor rozmawia z przedstawicielem tej starej lewicy, to znaczy lewicy, do której ja wstępowałem. To mnie pan uspokoił, powiem szczerze. Kilkadziesiąt lat wcześniej, dlatego że tak jak mówiłem wielokrotnie na państwa antenie, często lewica dzisiaj nie jest lewicą intelektualną w swoich wypowiedziach, nie jest lewicą, która buduje jakiś etos państwowy, a patrzy wypowiedziami niektórych swoich polityków bardzo krótkowzrocznie. Co mnie osobiście martwi, oczywiście to jest rzecz, którą ja też swoim koleżankom i kolegom przedstawiam na posiedzeniach klubów czy kuluarowych dyskusjach, ale dzisiaj w obliczu tego, co się stało w kontekście i pandemii, ale przede wszystkim wojny na Ukrainie, my powinniśmy niektóre tematy przesunąć na dalszy plan, a dzisiaj polską racją stanu jest obrona polskiego munduru.
Słowa uważam za haniebne, jeżeli się pojawiały w przestrzeni medialnej z polityków lewicy. Mówieniu o ustawie, którą przeprowadziliśmy ostatnio przez Senat, tak zwanej ustawie wspierającej polski mundur i możliwość użycia broni. Niektórzy nasi politycy lewicy mówili o licencji na zabijaniu. I to jest rzecz, którą ja się absolutnie nie zgadzałem i mówiłem o tym, że zresztą w swoim wystąpieniu w Senacie, że słowa w tej sytuacji, jaką dzisiaj mamy na polsko-białoruskiej granicy i wojnę na Ukrainę, nie powinny przechodzić przez gardło odpowiedzialnym politykom. To prawda. Panie senatorze, tym bardziej, że tak sięgając historycznie, proszę zważyć na jedną rzecz. Kiedyś poprzedniczka Straży Granicznej obecnie, Wojska Ochrony Pogranicza, bo tak to się nazywało, WOP. WOP, tak zwany kiedyś WOPista by się na granicy nie zastanawiał, widząc nielegalnego migranta. Decyzja byłaby szybka. No oczywiście uniemożliwienie przekroczenia granicy w pierwszej kolejności, schwytanie, tak? To jest rzecz naturalna. Natomiast no, dzisiaj ja się cieszę, że poza właściwie niektórymi wypowiedziami przedstawicieli partii Razem, cała klasa polityczna ustawę wspierającą polski mundur i użycie broni, łatwiejszą możliwość użycia broni na granicy nie tylko polskiej z Białorusią, ale każdej innej granicy Polski, właściwie przeszła bezproblemowo przez polski parlament, większością naprawdę miażdżącą. To świadczy o tym, że większość klasy politycznej, nieważne czy jest to Platforma, czy PSL, czy Suwerenna Polska, Prawo i Sprawiedliwość, czy część lewicy, bo w lewicy także doszło do pewnego rozłamu w głosowaniu. 12 parlamentarzystów, 12 posłów było za tą ustawą, a 14 było przeciw tej ustawie. I to jest ta rzecz, o której pan redaktor wspomniał, czy za, czy przeciw. No niestety tu pokazuje, że i za, i przeciw. Ale zupełnie poważnie, ja mam nadzieję, że dojdzie do refleksji tej części lewicy, która patrzy krótkowzrocznie, że są momenty i polska racja stanu wymaga tego, że pewne niepopularne także dla swoich poglądów politycznych decyzje trzeba po prostu popierać w imię czego? W imię tego, czego oczekują Polacy w każdym zakątku naszego kraju. Jeszcze raz powtórzę, gdybyśmy dzisiaj spotkali losowo napotkanych 100 przechodniów, to większość z nich podstawowym terminem, który oczekuje od władz państwowych, powie, że jest to termin bezpieczeństwa odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki. I takie są fakty, to jest niezaprzeczalne. Natomiast inne sprawy powinny dzisiaj przejść na dalszy plan, a najważniejszą rzeczą powinno być bezpieczeństwo i wzmocnienie. Wzmocnienie polskiej armii, polskich służb mundurowych, co część lewicy myślę, panie że senatorze, tak, że skoro pan już idzie tak grubo, to ja też ten wątek grubo podejmę. Czy w takim razie symbolem bezpieczeństwa dzisiaj obywateli jest Donald Tusk i jego rząd? Absolutnie tak. Zaraz. No pan mówi absolutnie tak, ale za czasów rządów Donalda Tuska zwijano jednostki wojskowe, zwijano komisariaty. To co się takiego stało, że ze zwijacza dzisiaj jest symbolem naszego bezpieczeństwa? Ale doszło, panie redaktorze, doszło do pewnej autorefleksji wszystkich. Do jakiej autorefleksji doszło? Autorefleksji, bo zmieniły się okoliczności geopolityczne. Przecież proszę zwrócić uwagę, że w latach... Panie senatorze, proszę się nie gniewać, ale niestety nie mogę się zgodzić z tą tezą. Ma pan prawo, panie redaktorze. Proszę zauważyć, że w roku 2008, za czasów premiera Donalda Tuska, była chociażby Gruzja. Gruzja, Abchazja, Osetia Południowa. To miało miejsce. To do jakiej do diaska autorefleksji doszło? Mija rok 2008, mamy rok 2009, 10, 11, 12, 13, 14. W 14 jeszcze Tusk jest na początku, później go nie ma. Ale jest premierem polskiego rządu. Ukraina, bardzo proszę. I co? I jaka autorefleksja naszła polityków Platformy? Ja myślę, że całą scenę polityczną, to nie tylko chodzi nie, o polityków. Ale pan senator myśli, a ja wolę jednak konkrety, bo na konkretach rozmawia się jakoś tak bardziej konkretnie. Myślenie jest zwodne, jest ułudne. To konkrety, panie redaktorze. Pierwsza sprawa, chociażby 10 miliardów na tarczę wschód, które nie będzie... Nie ma tych pieniędzy nigdzie. No dobrze, Panie senatorze, oczywiście, tylko między deklaracją a przeznaczeniem pieniędzy jest spora różnica. Moje pytanie do pana senatora brzmi. To pierwszy konkret. Czy te pieniądze zostały już przeznaczone?
Panie redaktorze, w 2025 roku doskonale pan wie, że dzisiaj na przełomie lipca i sierpnia projekt budżetu trafia chociażby do zaopiniowania do Rady Polityki Pieniężnej, by do 30 września trafić do polskiego parlamentu i być przyjętym maksymalnie do końca stycznia. I zapewniam pana i państwa na antenie Telewizji Republika, że te 10 miliardów na Tarczę Wschód w tym budżecie przyszłorocznie się po prostu znajdzie. Miejmy świadomość też, bo trzeba uczciwie podchodzić do naszych widzów, że budżet, który dzisiaj jest budżetem sygnowanym przez rząd Donalda Tuska, w 80-kilku procentach został przejęty w wyniku krótkiego terminu, cytowanego bardzo często daty 13 grudnia rząd został zaprzysiężony, a do 31 stycznia ten budżet musiał powstać. Gdyby panie senatorze, stało, panie senatorze, ja rozumiem. I tak naokoło, i tak na ogólnie możemy rozmawiać godzinami. Nie, dlaczego? Oczywiście, że tak, ależ ja to panu udowodnię w krótkich żołnierskich słowach. 10 miliardów złotych ma iść na Tarczę Wschód, tak? No zgadza się. Na dziś mogłoby już tylko 7, bo 3 miliardy byłyby tam przeznaczone z rezerwy celowej premiera. Te 3 miliardy złotych mogłyby już tam na granicy pracować i mogłyby przyczynić się do naszego bezpieczeństwa. I te 3 miliardy złotych pan premier miał. Wie pan czym się różni? A wie pan na co wydał te 3 miliardy złotych? Zamieniam się w słuch. Na co? Nie, no zakładam, że pan wie. No bardzo proszę, pan prowadzi rozmowę. Na dzieci z onkologii. Nie, panie pośle Kołużny, pan se nie robi jaj, no. No tak na telewizję polską, na Neo TVP, tą nielegalnie przejętą z rezerwy celowej premiera polskiego rządu, poszły 3 miliardy złotych. Wtajemniczeni mówią, że poszło grubo więcej niż 3 miliardy, a i to jest mało. Pan rozumie, panie senatorze, o czym mówimy? Mogę się do że tego... Pan mówi o tym, że pan myśli i ja w żaden sposób nie chcę negować pańskiego myślenia, bo widzę, że myśli pan pozytywnie. Mogę się do tego odnieść? Tak. Wie pan, czym się różnimy od poprzedników? Różnimy się tym, że jeżeli chcemy wydać odpowiedzialnie 10 miliardów złotych, to nie robimy tego w taki sposób, żeby lewarkiem można było płot na granicy polsko-białoruskiej rozszerzyć, żeby emigrant mógł przejść. Dzisiaj ta inwestycja, która powstała, którą proszę zwrócić uwagę, nikt już nie krytykuje bardzo mocno, pomimo tego, że 2 lata temu, kiedy ten płot, ta zapora powstawała, większość klasy politycznej i obecnej opozycji bardzo mocno krytykowała. Dzisiaj już tej krytyki nie ma, oprócz tego, że zwracamy uwagę, że jakość w niektórych miejscach wykonania tej zapory jest dyskusyjna, dlatego że niestety filmy, które są powszechnie dostępne w internecie, wskazują, że niestety... Proszę państwa, obiecuję, że pan senator i pan poseł Mariusz Kałużny, taka będzie kolejność, rozpoczną naszą dyskusję. Przeniesiemy się na sekundę na parę minut przeniesiemy się do Osowa. Tam redakcja programu Wstajemy, proszę państwa, od samego rana jest. Ba, znając ich, dokumentowali i temat, i miejsce co najmniej parę godzin przed rozpoczęciem swojej audycji. I tam Anna Popek i Rafał Patyra i zdaje się, że grupa rekonstrukcyjna razem z nimi.